Ruszyła kwalifikacja wojskowa mężczyzn z rocznika 1994 przed Powiatową Komisją Lekarską nr 2, która rozpoczęła pracę 4 lutego, stanie ponad 1600 poborowych. Kwalifikacja wojskowa potrwa do końca kwietnia. Pracę komisji rozpoczął starosta kielecki Zdzisław Wrzałka. Tak, w dniu dzisiejszym, jak co roku, rozpoczęły się kwalifikacje wojskowe na terenie naszego powiatu, powiatu kieleckiego ziemskiego. W tym roku mamy 1615 młodych mężczyzn, którzy do tego poboru, a właściwie do kwalifikacji wojskowej stają. W roku ubiegłym było nieco więcej, bo około 1700, ale to zależy, w ostatnich latach te tendencje tak mniej więcej utrzymują się na tym poziomie. Powiatowa Komisja Lekarska nr 2 pracuje w klubie osiedlowym Witeś przy ulicy Karczówkowskiej 20. Oprócz mężczyzn z rocznika 1994 przed komisję zostaną wezwani także mężczyźni z roczników starszych. W sumie będzie to około 100 osób. W pierwszym dniu kwalifikacji wojskowej przed komisją stawiło się 17 mężczyzn z gminy Raków. Niektórzy z nich już wiążą swoje plany z wojskiem. W przyszłości chciałbym związać się z wojskiem, konkretnie z formacją lotniczą. Interesowałem się lotnictwem. Uczęszczam teraz do szkoły w Rzeszowie, tam na profil technik mechanik lotniczy. I tak właśnie planuję, że może coś z tego w przyszłości wyjdzie. W trakcie kwalifikacji wojskowej wszystkim stawiającym się osobom zakładana jest ewidencja wojskowa i wydawane są książeczki wojskowe. Komisja określa również kategorie zdrowia mężczyzn. Mogą otrzymać kategorię A, czyli zdolny do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju i wojny, D, niezdolny do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju, lub E, trwale i całkowicie niezdolny do czynnej służby wojskowej. Komisja lekarska przeprowadza badania ogólne, można powiedzieć. Jeżeli któryś ze stających z osób stających do kwalifikacji zgłasza jakieś dolegliwości, czy przedstawia dokumenty z leczenia, komisja to rozpatruje albo kieruje na ekspertyzy do specjalistów. W Powiatowej Komisji Lekarskiej nr 2 w Kielcach ten stopień zdolności do służby wojskowej, czyli ta kategoria A, utrzymuje się na wysokim poziomie. Jest to około 92% i tak już od paru lat mniej więcej w tej granicach ta zdolność do służby jest określana.